Hej wszystkim! Witamy się z wami bardzo serdecznie na naszym kanale. Tak, dobrze to słyszycie, tam w tle jest Oliwia, która się haha. Nie wiadomo dlaczego i z jakiej przyczyny, po prostu masz dobry humor. Głupawkę masz. Wytłumacz się widzom. Z czego ty się tak śmiejesz? Ze mnie? Czy z kogoś innego? Ze mnie? A co ja takiego śmiesznego zrobiłam? Bo nie wiem. No ja nie wiem, ja dalej nie wiem, naprawdę, jakaś zagwozdka. Nieważne, przejdźmy do naszego dzisiejszego odcinka. Jak widzicie po tytule, czekają nas podchody na mieście. Będą jakieś tajemnicze zagadki i jak rozwiążemy te zagadki, to będzie na nas czekała nagroda. Jaka nagroda? Tego też nie wiem. Jedyne co wiem, to tych zagadek będzie 9, a nagród będzie 8, więc to mnie zastanawia. Co na obiad? Zupa. Zupa z trupa. Spróbujesz czy nie? Nie. Zabrzmiało halloweenowo. Skoro dobra, jesteś głodna, to zostawmy ten challenge. Najpierw się zabierzemy za jedzonko. I kochana, ja nie wiem, czy ci ta zupa posmakuje, bo ta zupa to się nazywa zalewajka. I ty ją jadłaś, jak miałaś 3-4 lata i wtedy ci smakowała. Potem stwierdziłaś, że ona ci nie smakuje i nie jadłaś jej. I teraz masz 7 lat, no i czas, kochana, spróbować tą zupę znowu. Bo ty już o niej zapomniałaś, ty nawet nie wiesz, co to jest za zupa. Teraz, wy drodzy widzowie, dajcie znać, czy znacie zalewajkę, a jeżeli tak, czy taka zupa wam smakuje. Tu już mam naszykowaną miseczkę, o, z zupką. Wygląda apetycznie, pachnie też fajnie. Ja już zjadłam taką jedną zupkę, całą miskę. Teraz czas na ciebie. Chodź, siadaj do stolika i spróbujesz, ocenisz. W skali od 0 do 5 powiesz, czy to jest dobre, czy to jest niedobre. A wy, drodzy widzowie, kochani, zostańcie z nami do końca odcinka, bo myślę, że będzie się działo. Zostawiajcie nam dużo łapeczek w górę, bo to jest dla nas mega miłe. Pamiętajcie również o subskrypcji naszego kanału, bo filmy dodajemy od poniedziałku do piątku o 15, a w weekendy o 8.30. Powiem tak, zalewajka jak zalewajka, 5 na 5. 5 punkcików dostała? No to najwyższa nota, najwyższa ocena. Nawet 6. Ekstra, piona. To zajadaj. I jak zjesz, to zaczynamy nasze podchody. Oj, podchody będą, myślę, że zajmą nam kilka godzin. Bo jednak tata, bo to jest w ogóle, ja nie wiem, czy ja to powiedziałam, ten challenge wymyślił dla nas tata. I nie mówiłaś tego. Nie mówiłam tego. I kochani, i tutaj są zagadki napisane na takich kartkach, więc chwytam pierwszą kartkę i zobaczmy, co nas czeka. Gdzie mamy iść i co mamy zrobić? Szukaj tam, gdzie kot miauczy. Czyli może musimy iść do księgarni. Tam jest taki kot Czesław. Jeżeli oglądacie nas regularnie, to na pewno znacie tego kota. Tam na przykład może kot miauczyć. Albo w kociej kawiarni. Albo w kociej kawiarni. Ty masz rację. Najpierw do kociej sprawdzić, a jak nie będzie w kociej, to po prostu szukamy dalej. Mamy tutaj w okolicy mnóstwo zaprzyjaźnionych kotów, jeszcze tam, gdzie robią dziary. Jest taki salon tatuażu, tam też siedzą koty na parapecie. I my też je kochamy, i my też je odwiedzamy. Wiem, gdzie. Gdzie? Babci, sąsiadka ma kota. Też, i to też go kochamy, tego kota. No to teraz mamy zagwozdkę. Będziemy po prostu jeździć po całym mieście i na pewno znajdziemy tą rzecz. Aha, i tata jeszcze prosił, żeby otworzyć te wszystkie niespodzianki na sam koniec, jak już będziemy w domu. Nie wiem, czy wytrzymamy, ale postaramy się do tego dostosować, żeby nie zajrzeć tam do środka, aby na pewno. No to co? No to widzimy się w samochodzie, myślę, za jakieś 10 minut. Ty sobie zjedz na spokojnie i pędzimy. Tylko później będziesz musiała umyć. Nic nowego, jak zwykle. A co do salonu tatuaży? Mogę pokazać, co ty dzisiaj fajnego stworzyłaś? Takie projekty, jaki bym mogła mieć tatuaż ja, a jaki tata. Ręka i nie wyszła za dobrze. Mhm. I to jest taty tatuaż. O, tak on wygląda. I to jest dla mnie, tak? Ten drugi. Czyli ja mam owoce, bym mogła sobie zrobić winogrono, banana, coś tam. A tata ma fast foody. Frytki, takie tam. No w sumie racja. Dzięki, córa. Ale co do dziary, to wiecie, na spokojnie. Ja nie mam takich potrzeb, żeby sobie robić tatuaż. Może kiedyś, nie wiem. Na razie nie chcę. Ale zostawmy ten temat. Dobra, jedziemy do tej kociej kawiarni. Jak zjesz. I widzimy się chyba tam, już na miejscu. Ale ja już nie będę nic jadła. A
No to się okaże, ty tak mówisz, a potem zobaczysz te pyszne ciasta, serniki i potem mówisz, kup mi mamo to ciacho, albo ten deserek, albo coś innego jeszcze. Ja już znam Olijankę. To coś do picia, no herbatę tradycyjnie, naszą ulubioną, zieloną, w ogóle wiecie co, trochę... A co sobie wezmę? Herbatę, na pewno herbatę i może jakieś ciacho dobre sobie wezmę. Zieloną. Ja lubię zieloną. Nie no, czarną też lubię. Nie wiem, na miejscu się zdecyduję, ale co do kociej kawiarni, to już mi trochę wstyd jest tam jeździć, bo jesteśmy tam prawie codziennie. Naprawdę, po szkole. I najlepsze jest to, że Oliwia wychodzi ze szkoły i mówi, że ona chce tam jechać. Więc myślę, że tam mógł tata coś dla nas ukryć. Ale długi wyszedł tam z tabiejku. My to się zawsze tak rozgadamy. Zawsze sobie obiecuję, że odcinki będą krótsze, a potem wychodzą po 30 minut. Serio. Pół godziny. Mhm. Macie co oglądać, ale niektórzy z was lubią takie długie filmy. Już zjedzone? Ale pachnie mi tu boczkiem i kiełbaską od ciebie. Kiełbaską. Potem zadzwonimy do babci i powiemy, że dobra zupa. Bo to od niej dostałaś, tak? Babcia robi najlepsze. Ja to dzisiaj ciebie nie mogę dogonić. Tak biegasz, że szok. Zobaczmy, czy jakieś kotki są na wystawie. Tu jest jeden, to jest Rysio, który sobie śpi. A tutaj pusto. Sporo ludzi jest, nie? Dzień dobry. No nie mogę, Tosia też śpi. Dzień dobry, Tosiu. I obok Tosiu się coś ukryło. Nie zaglądałam. Ciekawe jeszcze, co robi Stefan. Podobno kot Stefan też śpi. Ja sobie usiądę tutaj w rogu. Już sobie z Olwią zamówiłyśmy zieloną herbatkę. No i czekamy, aż koty się obudzą. Bo oczywiście Olwia się chce z nimi troszkę pobawić. Co chcesz? Kota. Ja wiem, że chcesz kota. Wiem, myszko, ale masz alergię. Oliwia, co chwilę kicha. Przenosimy się teraz do innego stolika, ponieważ tacy państwo sobie poszli, więc idziemy tu w stronę kotków, które się budzą. Dzień dobry, Ryszard. A tutaj jest Stefan. Stefan, stęskniłyśmy się za tobą. O, znowu przysypia. Wstał tylko na chwilkę. Ja myślę, że Rysiu chce się pobawić, więc wiesz, troszeczkę tu jeszcze posiedzimy i jedziemy dalej. W kociej kawiarni było bardzo miło. Teraz zobaczymy, co nas dalej czeka. I te karteczki od taty mam w mojej torebce. No to losujemy. Losujemy kolejne miejsce, do którego musimy podążać. Biorę pierwszą z wierzchu. Szukaj tam, gdzie stare drzewo. Co? Stare drzewo? No, najstarsze drzewo. Jest takie jedno tu u nas w mieście. To jest mega stare drzewo. Już jest takie rozłożone jakby. I ono jest w parku. No to jedziemy do parku. Zapinaj pasy i let's go. Zapinamy pasy. Bo szkoda czasu. Czy ja mam nadzieję? W samolocie. Zapinamy pasy. Rozbrajasz mnie dzisiaj, naprawdę. Mam nadzieję, że to chodzi o to drzewo, bo jak nie chodzi o to drzewo, to ja nie wiem, gdzie tak to szukać tej niespodzianki. Jesteśmy już na miejscu. Oliwia biegnie do przodu. I to jest to drzewo. No to szukamy, chociaż ja tutaj nic nie widzę. Obejdź w koło to drzewo i jak nie będzie tej niespodzianki, no to jedziemy dalej. Że co? Jest torebka pusinowa, kolejna, taka sama jak tamta. Ale czemu ja miałam to wyjąć? Boisz się pająków? Trzymam tu od góry, żebyś nie zajrzała do środka. Będziemy miały w domu po prostu niespodziankę. Nie zaglądaj. To znowu w autku dowiemy się, jaki będzie kolejny punkt naszej wycieczki. Albo nawet i teraz wylosuję karteczkę, albo ty wylosuj. Tylko złap jedną. Jedną. No i wzięłaś dwie. Miała być jedna. Tamtą schowaj, a ja przeczytam tą. Szukaj tam, gdzie leci woda, można się tam ochłodzić latem. Gdzie leci woda? Basen. Ale gdzie leci woda? Jakiś wodospad? Fontanna. I ta fontanna jest nawet całkiem blisko. To idziemy już na spacerek, za rączkę. Już nawet nie będziemy tam jechały samochodem. Jesteśmy już bardzo blisko i kątem oka widzę, że fontanna nie działa. Oliwia już pobiegła, wypruła do przodu. Powoli, nie tak szybko. O, tutaj była ta fontanna. To znaczy jest nadal, tylko po prostu nie funkcjonuje. Zaglądałaś? Nie. Masz szczęście. To teraz znowu pędzimy do autka i jedziemy dalej. Torebek mamy coraz więcej. Czy ty musisz tak trząść tym autem naszym? Po prostu podskakujemy. Gdzie ja mam te karteczki? Gdzieś mi wpadły niżej. Jejku, nie mogę ich znaleźć. Chyba je zgubiłam.
Oh my god! Po prostu mam chyba za duży bałagan tutaj, wiesz, w tym. Jest, mam. Czytasz ty czy ja? Nie. No to trzymaj. O, i nawet dwa. Szukaj tam, gdzie pociąg. Szukaj tam, gdzie pociąg, to jest bardzo proste. Jedziemy na dworzec PKP. I tyle. A ja bym ci proponowała, że pojedziemy do. Ach, Oliwii chodzi o taki zabytkowy pociąg. Stoi taki zielony i on już nie jeździ. No to nie wiem, pojedziemy tu i tu. Najpierw myślę, że pojedziemy na dworzec PKP. Serio. Zresztą nie byłam na dworcu ileś lat, więc nawet chętnie zobaczę, jak tam teraz jest. Tam przed nami już jest dworzec, ale Oliwia zamiast iść do przodu, bawi się jarzębiną. Jakby nie było, jest tutaj jej pełno. Chodź, myszka, lecimy, lecimy. Ja cię muszę ciągle poganiać. Wchodzimy do środka, zapraszam. I teraz nie wiem, czy iść w lewo, czy w prawo, ale jest echo. Jest sprzęt do robienia kawki, herbatki. Może tu, ja bym zaczęła od tej strony. Ja tam już widziałam kątem oka, że patrzyłaś na gorącą czekoladę. Pająk. Pająk? Pociąg, tak? Czy pająk? Pociąg. Pociąg, no bo teraz podjechał pociąg i co? I tutaj jest pusto. Odpoczywamy. 5 minut minęło, idziemy dalej. Jeszcze została nam ta strona. Nic tutaj nie ma, przynajmniej nic nie widzimy. Byłyśmy też tam na zewnątrz. Już nawet nie ma żadnego pociągu, bo każdy sobie pojechał, więc chyba pojedziemy tam, gdzie mówiła Olijanka, czyli na taką lokomotywę, która jest bardzo stara, zabytkowa, w kolorze zielonym. Zresztą widzowie mogą ją też pamiętać, bo kiedyś tam nagrywałyśmy challenge. Ty tam nagrywałaś challenge, chyba 24 godziny w pociągu. A to było dawno temu. Nasz challenge trwa już ponad 2 godziny, a jeszcze mamy do odwiedzenia kilka miejsc. No to teraz, kochani, musimy obszukać tą oto lokomotywę i zaraz się dowiemy, czy coś tam się kryje. Coś dla nas, jakaś niespodzianka. Słońce powoli zachodzi i ja chciałam wejść tutaj do środka, ale okazało się, że jest coś takiego. Zakaz wstępu. I kiedyś tego nie było, ale skoro zakaz, to zakaz. Możemy tylko tak zerknąć sobie z daleka, co jest w środku. To ja idę może tędy, a ty tędy? Albo chodźmy razem? Oliwia biegnie w tą, to ja idę w tą. I tak się zastanawiam, to jest tył czy przód, ale chyba to jest tył. Coś tutaj jest. Dobra, ale dam fory Oliwii, żeby ona to znalazła. I co, Misiu, widzisz coś? No brawo! Dobra, ja też to widziałam, ale byłam ciekawa, czy ty to zauważysz, tą paczuchę. Wchodzisz ty czy ja na górę? Ja. Po tą paczuchę? No to wchodź. I znowu torebka jest identyczna jak tamte poprzednie. Jestem mega ciekawa, co tutaj się kryje. Mamy to! Nie zaglądamy, nie zaglądamy. Proszę mi podać. I idziemy znowu do autka. I oczywiście zaraz też będziemy losowały kolejną karteczkę. Jestem ciekawa, gdzie teraz nas poniesie. To wam na szybko pokażę, jak wygląda przód. Zaraz dowiemy się, gdzie będzie kolejny punkt naszej wycieczki. No to robimy losowanko. Biorę pierwszą karteczkę z wierzchu. I co się wylosowało? Szukaj tam, gdzie różowa ławka. Ej, coś mi to mówi. Kiedyś siedziałyśmy na jakiejś różowej ławce, tylko gdzie ja to wiem. Było? Ja nie wiem. Nad zalewem. Masz rację, nad taką wodą. U nas w mieście jest taki właśnie zalew, taki zbiornik wodny i tam jest zrobiona różowa ławka, taka duża, taka długa. No to jedziemy tam. Mamy to, kolejny punkt jest osiągnięty. Zabieramy i biegniemy do autka. Tam nam było troszkę głupio nagrywać, bo siedziała taka para, także pozdrawiamy, jeżeli nas oglądacie. No ale wiecie, no challenge to challenge, prawda? Przeprosiliśmy, powiedzieliśmy, że po prostu mamy taki dzień pełen zagadek. No i co, zabraliśmy naszą torbę. Dobrze, że nikt jej nie wziął, bo ja nawet nie wiem, ile ona czasu tutaj sobie leży. Losuję. Teraz Olivia będzie losowała. Nie może się już doczekać. Czytasz, czy ja? Szukaj tam, gdzie największy punkt w mieście. Największy punkt w mieście? Najwyższy. Najwyższy. Oliwia mówi, że drzewo, a ja mówię, że może jakaś góra. Albo wieża widokowa. Wieża widokowa! No to jedziemy pod ratusz.
to właśnie tutaj zaraz będziemy, tutaj na samej górze, gdzie są te takie przeszklenia. A przy okazji też zobaczymy sobie, jaki jest piękny widok, jaka jest panorama miasta przy zachodzącym słoneczku. No i tu na zegarze widzę, że jest godzina 17. Nie wiem, czy damy radę się wyrobić do 18. Jeszcze chyba nam zostały 3 takie karteczki z zagadkami. Jedziemy windą, wciśnij numer 2. Mocno. I jedziemy. Boisz się, nie? Trochę. No schody też są tutaj obok, ale wiesz, windą będzie szybciej. Piętro drugie, pani powiedziała, w sensie pani winda. Czyli chyba zaraz te drzwi się otworzą. O, tak, z tej strony. Ja może zerknę, co się dzieje za szybą. W lewo i w prawo. I też byś chciała zobaczyć. To muszę cię podsadzić. To poczekaj chwilę, odłożę kamerę. Może jakoś tak, żeby widzowie też zobaczyli. No widzisz, to nie jest takie łatwe. Ale widać kościół. Jeden, drugi. Ładnie? Ładnie. Ale miałeś... No oby mi nie spadł. Oby nie. Szukamy. Szukamy tej paczuszki. Tutaj jej nie ma. Ja idę za tobą. Jest, mamy, to udało się. Kolejny etap zaliczony. To co, chwilę sobie tutaj posiedzimy, ale dosłownie 2-3 minutki i pędzimy dalej. Od razu też losujemy kolejną karteczkę, bo jednak dzień powoli dobiega końca. I teraz, kochani, wylosowało mi się, że szukaj tam, gdzie oglądasz najnowsze filmy. To gdzie to może być? Na YouTubie. Na YouTubie mamy tego szukać? Nie, to chodzi o takie inne miejsce, do którego mamy pojechać. Wiem gdzie. Sala kinowa. No to schodzimy na dół, tylko pytanko moje brzmi. Idziemy schodami, czy jedziemy windą? Oliwia woli schodami, czuję się wtedy bezpieczniej. Ja też jak kiedyś byłam małym dzieckiem, to bałam się jeździć windami, bo miałam jakąś taką traumę i bałam się, że ta winda po prostu się zepsuje i się zatrząśnie. I że tam zostanę. Ale akcja, widzieliście to? Tam normalnie był film. Trwał jakiś seans filmowy. Nawet nie wiem, co to był za film. Ale teraz sobie usiadłyśmy tutaj z boku. Na szczęście torba była na samym początku sali kinowej. Mamy to! I co? Losujemy, znowu losujemy, szybciutko. Co nam jeszcze zostało? Szukaj w ciemnym garażu. Gdzie jest ciemny garaż? W podziemia, podziemny garaż. Schodzimy na dół? Oliwia za nie mówiła. Idziemy, no zobaczymy. Ale tam nie będzie ciemno, tam będą się światła paliły. Co tam jest? Witrynka. To teraz musimy zejść schodami na sam dół, jeszcze niżej. W tą stronę. I robi się coraz ciemniej, nie wiem, czy nas tutaj zobaczycie. A, nic nie widać. Nie bój się, bo tutaj już się włączyły światła. Będzie dobrze. Tylko teraz w lewo czy w prawo? Żebyśmy się nie zgubiły. Tak się rozglądamy, wszędzie są pomieszczenia techniczne, jesteśmy w jakby takim labiryncie, ale ja bym szła w stronę wyjścia. Zobacz, tu jest napisane wyjście. Zajrzymy za te drzwi? No to hop, otwieramy. Mamy to. Rozglądamy się, ten garaż jest dosyć spory, więc nie wiem, ja bym poszła na przykład za ten murek. Jest? No to mamy kolejną torbę. Wow, to już mamy chyba 8. Wszystkie torby zanosimy do samochodu i jedziemy dalej. Nie ma to jak być już na powierzchni ziemi. Tutaj jest zdecydowanie lepiej, jaśniej. Wychodzimy i czas na ostatnią kartkę, tą tajemniczą, 9. Fajnie było? Cieszę się, miałyśmy jakby taką przygodę. A w tajemniczej 9 kartce... No to czytaj. Szukaj tam, gdzie auto, które nie jeździ. Serio? Auto, które nie jeździ? Jak jest auto, które nie jeździ? Tato. Chyba będziemy musiały zadzwonić do taty w tej sprawie, bo ja nic nie wymyślę. Nie wiem, może jeszcze wpadniemy na jakiś pomysł, ale to jest najtrudniejsza zagadka jak do tej pory. Nic mi nie przychodzi do głowy. Dobra, myszka, dzwoń. Dzwoń do taty. Okej. Wszystko już wiemy. Nie wpadłabym na ten pomysł,
jest taki samochodzik zabawkowy w supermarkecie i tam na masce jest chyba narysowany Elvis Presley. Jakby tata nam dał podpowiedź taką na kartce, to bym się domyśliła, ale tak się nie domyśliłam i tam podobno w ogóle jest coś wow, tam gdzie to auto. To już ostatni punkt naszej wycieczki, to właśnie tam jedziemy do Kauflandu. To dokładnie jest w sklepie, który się nazywa Kaufland. I nareszcie wrócimy do domu, bo ja już nie mam siły. A ty? Ja nie, jestem wykończona. Nie. Tata nam dał naprawdę bardzo trudne zadanie i bym weszła w ten znak i bym sobie rozbiła czoło. Gadam do widzów, gadam, no i widzicie to. I byłby niezły guz na głowie. Daj mi się rączkę, bo tutaj jest parking i przed nami jest Kaufland. Ja myślę, że tam będzie 9. paczka, taka duża. Nie. Większa od tych, co były do tej pory. Ja nie wiem. No w sumie ja też nie wiem. Ale tak sobie myślę, nie, że może będzie coś wow, bo to już ostatnie miejsce. Nie ma tego samochodu, zawsze stał tutaj. O tu. A teraz są kulki i automat do łapania pluszaków. Chodź, wejdziemy jeszcze tam do środka. Może przestawili. Oliwia jedzie w podskokach. Na samym końcu jest różowa fura, która nie jeździ. Jest też tata. Tato, znalazłeś się przy samochodzie, cześć, widzę. Długo, no, cześć, tato. Długo wam to zajęło. Tylko mi nie mów, że ty tutaj stoisz 3 godziny. Nie, nie. Zrobiłem już zakupy. 3,5 dokładnie. Zrobiłem zakupy, ale wyjechałem dużo później. I stoisz przy tym samochodzie w widoku. Myślałem, że wam to szybciej zejdzie. O, my to wiesz co, bardzo długo byłyśmy w kociej kawiarni. Ale tato, no to dawaj tą kolejną niespodziankę 9. ostatnią. Dodam, oto ja. Czyli ty jesteś tą niespodzianką. Tak. Wszystko stało się jasne. I z nagrody zabieram was na lody. Je, będą lody! Super! Tak wygląda Elvis Presley. Olivia właśnie wyszła z autka. No to co? Grzejemy chyba do McDonalda na te lody. Tak ktoś to tam mówił, że tam zjemy. Jest nasza nagroda, ja ci życzę smacznego. Jak zjemy, to wracamy do domu, żeby zajrzeć do naszych tajemniczych paczek, które dzisiaj zbierałyśmy przez pół dnia. Ja te wszystkie przełożyłem do jednej torby. Te wszystkie rzeczy? Tak. Widzowie już widzieli po części. A wy, a my możecie, jeszcze nie wiemy, a wy możecie już to teraz. To już możemy w końcu zajrzeć do środka. Możecie zaglądać. Wow, jaka niespodzianka na wieczór. Oh my god. To są najnowsze kukilusy. Golden Gala, tak się to nazywa. I tych lalajczek już widzę tu z tyłu, że jest 8. O, ja tutaj podglądam na legendę. No i zobaczcie sami, jakie są minki. Ja ich jeszcze nie widzę. Ej, nie mogę sobie poradzić. Nie, bardzo dobrze. Wszystkie są ten. Wszystko widać? Tak. Właśnie to jest fajne, że te buźki jednym się obracają kliknięciem ten. I można zrobić ja mam grymasy. Ja mam do was pytanie jedno, bo ja później obejrzę ten odcinek, ale ja mam do was jedno pytanie. Pytaj. Która z laleczek sprawiła wam największą trudność w odnalezieniu? Wow. Która? No. Ty nam sprawiłeś największą trudność, żeby ciebie odnaleźć. Ale myślę, że wiesz co, ciężko było z czym? Z czym było ciężko, Misiu? Z czym? Ze wszystkim! Z pociągami sobie poradziłyście? Chyba z pociągami się najpierw Właśnie tak myślałem, czy pojedziecie na stację, czy na zieloną dziówcie. Byłyście na stacji? Ja jeszcze z tym drzewem nie wiedziałam, bo jakby to nie było to drzewo, to już bym nie wpadła na taki pomysł. Ja powiem, która laleczka mi się najbardziej podoba osobiście. Poczekajcie, ja pokażę je wszystkie może. Jest taka, one mają różne taka, imiona. Taka, tu są ich taka. Imiona, o, w tych miejscach. Rose i tak dalej, Pearl, Sunny. Zobaczcie, jakie one są fajne. To jest chyba Victoria. Mi się najbardziej podoba ta, bo ma te serducha. Ale jeszcze coś zauważyłam, że tu są świetne torebki. Każda ma w innym stylu, na przykład ta ma w stylu morskim. To jest wszystko tematycznie. A która tobie się, Oliwia, najbardziej podoba? Ta. A ta Sani ma torebkę ze słońcem. Z słoneczkiem, no. Ej, to jest najlepsza. Dobra, rozpakowujcie. Ta jest, słuchajcie, bardzo fajna. I ta jest krystal. Mhm, bo ona ma taką koronę. Nie no, sukienkę też ma fajną. Pobawisz się? Tak, będziemy się zaraz bawić, ale mój faworyt to jednak jest ta. Wybieram tą, bo ma taką suknię i ta kokarda. A to są siostry bliźniaczki, widzę. Tak. Ty, dziewczyny. Tak, ale to jest mój błąd.
Jaki twój błąd? No bo... Valentina. Bo... Tata kupił podwójnie. Tak. Myślałem, że spakowałem wszystkie, a się okazuje, że nie wszystkie. Róże. Dzięki tato za pomoc, bo odpakowałeś nam ostatnią laleczkę, która ma takie różyczki. Tak, i bo to jest rose, róża. Tak myślałam. To my teraz się troszeczkę pobawimy i niedługo idziemy spać. Mhm. Pewnie. Tradycyjnie na sam koniec tego odcinka pozdrowimy naszych widzów i myślę, że pozdrowionka polecą aż do 15 osób. No to zaczynamy. Pozdrawiamy kogoś, kto napisał z konta Cookie Lia Piesek. Buziaki do ciebie lecą. Pozdrawiamy kogoś, kto ma bardzo ładną nazwę konta, Muchomorek XD. Buziaki ci wysyłamy. Pozdrowionka lecą do Mileny Male, która chodzi do trzeciej klasy. Buziaki. Pozdrawiamy Mania Kaska. Pewnie miało być Kaśka, ale YouTube nie pokazuje znaków polskich. Buziaki lecą do ciebie. Pozdrawiamy Amelkę Piastka, która ma 7 lat. Buziaki. Teraz buziaki polecą do Izix Official. Pozdrawiamy Majusię Tusię 2.1, która ma 8 lat, buziaki. Pozdrawiamy Zosię, która napisała z konta Adam Siemaneczko 7715. Pozdrawiamy Lilianę, która napisała z konta Katarzyna Hojak 1681, buziaki. Pozdrawiamy Nikolę Kukla, jeszcze 5 osób. To teraz może pozdrowimy Olifia 91, buziaki. Pozdrawiamy Polę, która ma 8 lat, plus jeszcze pozdrowionka lecą dla twojego brata Julka. Buziaki wam wysyłamy. Pozdrawiamy Bartosza Hareckiego. Pozdrawiamy Roxy Wolf LPS TV. I ostatnie pozdrawionka lecą do Leny Siema. No to siema wszystkim, kochani. Mamy nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał, bo naprawdę wymagał od nas wysiłku. To nie było takie proste. Inaczej jest, słuchajcie, jak się ogląda taki film, a inaczej jak naprawdę trzeba jeździć po tych punktach i odległości są dosyć spore od siebie. Jeżeli ten odcinek wam się spodobał, to zostawiajcie nam łapeczki w górę, subskrypcję, dzwoneczek i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa, Ceusy 102. Która jest godzina? O rany, 21:05. Kładziemy się spać.